Tomasz Wasilewski, witam Państwa i zapraszam na Encyklopedię Pogody. Dziś w programie sprawdzimy, jaki wpływ na klimat mogą mieć smugi i chmury powstające za przelatującymi samolotami. Dowiemy się, jak i kiedy powstają, jak długo utrzymują się w powietrzu i kto w ich obecności na niebie upatruje spisku. Za chwilę zobaczymy mapę, na której przedstawiona jest symulacja ruchu lotniczego. Każdy jasny punkt to przemieszczający się samolot. Jak widać, najwięcej jest ich nad Ameryką Północną, nad Europą i na południu Azji. Czy te dziesiątki tysięcy statków powietrznych w atmosferze mogą zmieniać klimat na Ziemi? Każdego dnia na całym świecie tysiące samolotów cywilnych i wojskowych przemieszcza się we wszystkich zakątkach globu i w każdej strefie klimatycznej. Ta najszybciej rozwijająca się gałąź transportu może wpływać na klimat Ziemi na kilka sposobów. Ten najbardziej oczywisty to emisja w spalinach lotniczych dwutlenku węgla, jednego z gazów cieplarnianych. Oblicza się, że w całej antropogenicznej produkcji tego gazu światowe lotnictwo wytwarza go około 3%. Innym efektem przemieszczania się statków powietrznych w atmosferze, który może mieć wpływ na klimat, są powstające za nimi smugi z powodu sposobu ich powstawania nazywane smugami kondensacyjnymi. Smuga kondensacyjna to jest smuga spalin samolotowych, które składają się w znacznej części z pary wodnej, no poza tym oczywiście z dwutlenku węgla, takich gazów jak śladowych, jak powiedzmy tam tlenki azotu, no oczywiście azot atmosferyczny przede wszystkim, tlenki azotu, no do pewnej ilości tlenków siarki się dostaje, czasem jakieś resztki, prawda, składników spalin, paliw i smarów, ale przede wszystkim chodzi o parę wodną. Mamy więc wyrzucane z silników spaliny, które mieszając się z powietrzem powodują skraplanie się, czyli kondensację, zawartej w nim pary wodnej. Te powstałe kropelki wody natychmiast zamarzają. Tam są często temperatury już poniżej minus 40 stopni i to w tych temperaturach te kropelki kondensowanej wody zamarzają i to się tworzą z tego kryształki lodu. W zależności od tego, na jakiej wysokości i w jakiej masie powietrza leci właśnie samolot, napotyka on różne warunki termodynamiczne powietrza, czyli określoną wilgotność i temperaturę. I między innymi te czynniki determinują długość utrzymywania się powstałej smugi kondensacyjnej. To zależy przede wszystkim od wilgotności powietrza na tej wysokości. W zasadzie kondensacja następuje przy pewnych proporcjach spalin i powietrza atmosferycznego. Wilgotność powietrza ma decydujące znaczenie nie tylko w powstawaniu smug kondensacyjnych, ale także wpływa na ich wygląd, długość i czas utrzymywania się w powietrzu. Może być więc tak, że silniki tego samego samolotu, poruszającego się na niezmiennej wysokości w pewnych obszarach, mogą produkować smugi kondensacyjne, a w innych nie. Będzie tak się działo na przykład wtedy, kiedy wilgotność powietrza w konkretnej masie powietrza jest mocno zróżnicowana. Jeżeli ta wilgotność względna powietrza jest bliska stanu nasycenia, to się można liczyć z tym, że taka smuga powstanie zaraz za samolotem i może się potem utrzymać w powietrzu bardzo długo, bo tego powietrza zewnętrznego musi się dużo domieszać na to, żeby obniżyć wilgotność poniżej poziomu kondensacji, to ona wyparuje. Także od poziomu wilgotności powietrza będzie zależeć miejsce, w którym powstanie smuga kondensacyjna. Że czasem ta smuga się ciągnie natychmiast za ogonem samolotu, a czasem dopiero po kilkadziesiąt, nawet kilkaset metrów. W suchym powietrzu, w którym zawartość pary wodnej jest niska, smugi kondensacyjne nie powstają w ogóle lub szybko zanikają. I w tym miejscu należy zaznaczyć, że czas ich utrzymywania się w powietrzu może być bardzo różny. Nawet do paru dni się może zdarzyć, bo ja widywałem chmury cirrus, już to nie tylko ja jeden, ale to jest wiadome ogólnie, które ewidentnie powstały z smug
samolotowych, bo widać, powiedzmy, o ich kształcie, które no, robią wrażenie chmur utrzymujących się dobre kilkadziesiąt godzin. Powstające z przekształcenia smug kondensacyjnych chmury cirrus, tak samo zresztą jak cirrusy występujące naturalnie, to chmury zbudowane z kryształków lodu, przeważnie na wysokości od 6 do 12 tysięcy metrów. Temperatura wynosi w nich od minus 10 do minus 40 stopni Celsjusza. Kształty, które przybierają, zależą od wielu czynników. Najczęściej od niejednorodności pola wilgotności, które bardzo jest poszatkowane. Zatem na tych wysokościach występują silne obszary turbulencji, o czym wie każdy, kto latał samolotem, jak tam potrafi dobrze potrząsnąć czasami w czystym powietrzu. Są różnego rodzaju ruchy falowe. Wpływ różnych procesów na wygląd smug kondensacyjnych i chmur w ogóle powoduje, że mogą one przybierać rozmaite formy. Zresztą wystarczy popatrzeć na zwykłe chmury, jaka jest olbrzymia różnorodność kształtów i form. I czasem naprawdę bardzo trudno dojść, jaki był mechanizm utworzenia się takiej formy, a nie innej. Mogą mieć bardzo różne kształty. Związane jest to ze skomplikowaną mechaniką ich powstawania. Za dwusilnikowym samolotem odrzutowym powstają dwa wiry powietrzne, które stopniowo opadają w dół. I właśnie między innymi wygląd smug kondensacyjnych powoduje, że na ich temat powstają różne, czasami niezwykłe opinie. Oddziaływanie na pogodę i klimat przy pomocy lotnictwa według oficjalnych danych ogranicza się na przykład do prób zapewnienia dobrej pogody w czasie ważnych uroczystości, a historia tych działań liczy sobie kilkadziesiąt lat. Od 50. lat poprzedniego wieku są prowadzone próby oddziaływania na chmury i opady w kierunku zmiany reżimu opadowego, zwiększenia ilości opadu lub przeciwnie, jak na przykład w Moskwie defiladach miało miejsce, czy w Pekinie w czasie olimpiady. Jedna z form modyfikacji pogody z wykorzystaniem lotnictwa to zasiewanie chmur. Polega ona na rozpyleniu w chmurach związku chemicznego, na przykład jodku srebra, którego drobinki stają się nowymi jądrami kondensacji. To z kolei prowadzi do skroplenia się na nich zawartej w powietrzu pary wodnej i do powstania opadu. Można więc, mówiąc w uproszczeniu, chmurę deszczonośną rozbroić, pozbawiając ją deszczu w wybranym miejscu i czasie. A skutek tych działań? Był taki wielki program Światowej Organizacji Meteorologicznej w 80. latach. PIP się nazywał, Precipitation Enhancement Project, który wszedł w fazę próbną w Hiszpanii, jak była wybrana jako... No w zasadzie chodziło o to, żeby zbadać, czy tymi technikami oddziaływania na chmury, które polegają na wprowadzaniu do chmur pewnych substancji chemicznych, najczęściej jodku srebra, ale również innych też, które powodują przyspieszenie transformacji chmury w opad, powiedzmy najprościej mówiąc. Czy tego by się nie dało zastosować w krajach półpustynnych, żeby zwiększyć ilość opadu? No i ten eksperyment w Hiszpanii, która była wybrana jako taki dobry poligon do czegoś takiego, trwał kilka lat, w pierwszych latach 80. No i się okazało, że sytuacja jest taka, że albo chmur nie ma, a jak są, to i tak z nich pada. Nie wszyscy jednak wierzą w to, że sterowanie pogodą i klimatem na Ziemi ogranicza się do nieudanych prób. Od jakiegoś czasu, głównie na forach internetowych, dużo mówi się o teorii spiskowej chemtrails, według której smugi kondensacyjne powstające za samolotami w powietrzu tworzone są specjalnie i mają powodować określony efekt na Ziemi. Naukowcy odrzucają jednak taki scenariusz. Być może ktoś może próbować jakichś eksperymentów w tym zakresie, żeby coś do smug dodawać. Może wojsko jakieś takie próby robi, bo oni też miewają pomysły, prawda, różnego rodzaju. Ale w to, żeby te działania na obecnym etapie były w stanie w istotny sposób zmienić klimat, a nawet wywołać lokalnie jakieś bardzo poważne zaburzenie atmosferyczne,
w sposób niezauważalny, to trudno mi w to uwierzyć. Trudno, ale jednak wiele osób wierzy w to, że ktoś specjalnie produkuje smugi kondensacyjne. I raczej nie należy się temu dziwić, bo na świecie ciągle pojawiają się nowe i niezwykłe teorie spiskowe. I don't see the connection. You don't see? Oh, come on. 6 major earthquakes in 3.5 years and the space shuttle up in orbit for every single one of them. Don't you think that's a little bit strange? Testing some top secret seismic weapon? No, no, not testing, using. Nukes are passe, we're talking the weapon of the future. Nie da się jednak wykluczyć lokalnego wpływu smug kondensacyjnych na klimat, chociażby z tego powodu, że powstające z nich chmury cirrus zatrzymują promieniowanie długofalowe emitowane przez Ziemię, a więc przyczyniają się do wzrostu temperatury w systemie klimatycznym. Trudno sobie jednak wyobrazić, jak olbrzymich sił należałoby użyć w celu wytworzenia takiej ilości smug kondensacyjnych, które mogłyby zmieniać klimat globalnie i w dużym stopniu. Żeby pokryć Ziemię tymi smugami kondensacyjnymi, nie wiem, prawda, to musiały być olbrzymie eskadry samolotów, które by się niczym innym nie zajmowały. Zwolennicy teorii o lokalnym wpływie smug kondensacyjnych na temperaturę na Ziemi podają przykład zamachów w Stanach Zjednoczonych, a właściwie tego, co nastąpiło zaraz po nich, czyli całkowite wstrzymanie ruchu lotniczego przez kilka dni. I rzeczywiście. I po wypadkach z 11 września 2001 roku, bo przez kilka dni wszystkie samoloty były uziemione, i w związku z tym smug nie było i to się odbiło na temperaturze obserwowanej na Ziemi. Wtedy to amplituda temperatury minimalnej i maksymalnej była w większości miast w USA o prawie 2 stopnie Celsjusza większa niż zwykle w tym okresie roku i najwyższa we wrześniu od 40 lat. Kiedy po kilku dniach zawieszenia ruch lotniczy wracał do normy, amplituda temperatury się zmniejszyła. Jeżeli wykluczymy przypadek, to dane te mogą świadczyć o tym, że brak smug kondensacyjnych i tym samym powstających z nich cirrusów przyczynił się do większego nocnego spadku temperatury. Po prostu nie było wtedy ocieplającej powłoki chmur. Zarówno usłonecznienie, jak i temperatura w tych obszarach zareagowały, ale to oczywiście było w skali lokalnej, tam gdzie ten ruch jest bardzo zagęszczony. Uznając zatem lokalny wpływ na klimat tworzonych przez lotnictwo smug kondensacyjnych, nie możemy jednocześnie twierdzić, że za ich pomocą i w wyniku jakiejś tajnej operacji ktoś próbuje zmieniać klimat na Ziemi. Smugi powstają przy okazji naszej działalności, a ich ilość, wygląd oraz długość utrzymywania się zależą przede wszystkim od natężenia ruchu lotniczego i aktualnego stanu pogody. Zresztą nie tylko w lotnictwie produkcja chmur jest efektem ubocznym. Jeżeli popatrzeć na zdjęcia satelitarne, właśnie na obszary stratokumulusów morskich, to świetnie na nich widać trasy statków. Na tym zdjęciu satelitarnym, wykonanym nad Oceanem Spokojnym, widać smugi chmur, które powstały na jądrach kondensacji emitowanych do atmosfery w spalinach płynących statków. Ich przebieg pokazuje kierunki przemieszczania się okrętów. Statki emitują dużą ilość jąder kondensacji, które po dostaniu się do chmury zmieniają ich własności radiacyjne. To, w jaki sposób żyjemy i jak rozwija się nasza cywilizacja, z pewnością ma wpływ na klimat, chociaż wielkość tego wpływu nie jest znana i bywa bardzo różnie oceniana. Nie wiemy również, co by się stało, gdyby próbować sterować klimatem, na przykład przy pomocy smug kondensacyjnych na wielką, globalną skalę. A co by z tego wynikło ubocznie, to zupełnie nie wiemy, prawda? Bo to jest szalenie skomplikowany układ. I takie zadziałanie może spowodować skutki, których się zupełnie nie spodziewamy, w dodatku w sposób na ogół nieodwracalny.